Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zadeklarował pan pomoc w utrzymaniu soru na ulicy Katowickiej w Opolu i brzeskiego centrum medycznego, gdzie też jest problem z utrzymaniem działalności. Co można i co należy zrobić w tej sprawie? Ja już pewne kroki poczyniłem, bo podjąłem tutaj rozmowy z panem ministrem Kraską na ten temat. Bardzo mnie zaniepokoiła jak każdego mieszkańca Opola te, te informacje o tym, że może grozić likwidacja sorowi. Rozmawiałem też z panem marszałkiem Kolkiem na ten temat jako organ prowadzący, no, współodpowiada za, za szpital na Katowickiej. Mam pewne uzgodnienia, w związku z tym postanowiłem, żeby unikać kampanii wyborczej do załatwiania tak ważnego, newralgicznego wręcz punktu czy, czy sprawy dla Opolany, Dlatego liczę na to, że jak opadnie bitewny kurz kampanii wyborczej, w następnym tygodniu po wyborach się po prostu spotkamy w, w gronie takim roz, rozszerzonym z panem marszałkiem, z panem ministrem. Mam nadzieję, że dotrze do Opola i postaramy się z panem dyrektorem NFZ-u, z panem wojewodą, czy z panią wojewodą. To jeszcze pewnie będą urzędować to, po wyborach. No, ciągłość urzędu obowiązuje, w związku z tym liczę na to, że w takim gronie szerokim usiądziemy sobie i tą sprawę po prostu dla Opolan zrealizujemy. No nie może być tak, że, że, że SOR w Opolu, który przyjmuje ponad 20 tysięcy ludzi, bo tak to jest wyliczany, że przestaje funkcjonować, no bo jednak tu chodzi o zdrowotne bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam Państwa, że, że nie zostawimy tak tego i ten sor będzie funkcjonował, bo on jest po prostu miastu potrzebny. Natomiast inna sprawa dotyczy formuły przyjmowania na tym sorze. Oczywiście to, to jest temat niepopularny i unikany zazwyczaj w takiej młudce politycznej, codziennej młudce politycznej, ale tam trzeba też pomyśleć nad pewnymi modyfikacjami w pracy tego soru tak żeby lekarzom pracowało się lepiej, inaczej powiem, żeby lekarze nie unikali pracy na tym sorze, no bo po prostu w tej chwili widać, że robią wszystko, żeby omijać szerokim łukiem akurat ten sor. Trzeba przeanalizować dlaczego tak się dzieje, bo pieniądze to jedna sprawa, ale wiemy o tym, ja o tym nie chcę głośno dzisiaj mówić, bo deklarowałem, że że naprawie soru potrzebny jest spokój, dlatego zachowywałem wstrzemięźliwość, co nie znaczy, że zasypywałem gruszki w popiele, po prostu załatwiłem tę sprawę inną, innymi metodami, dlatego te telefony do pana ministra, dlatego telefony do pana marszałka Kolka. Myślę, że po rozmowach z obu panami w ich głosie wyczuwałem dobrą wolę do uregulowania tego, do załatwienia tej sprawy. Jestem optymistą, myślę, że w tym tygodniu powyborczym, jak uda się zgrać kalendarz wszystkich tych uczestników spotkania, tą Sprawę załatwimy. No bo na razie to jest jednak temat kampanii. No, marszałek Kolek pozwał PiS generalnie za. Atak na mniejszość. To no właśnie w ja, 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 ja w ogóle unikam takiej młózgi politycznej, bo ochronie zdrowia, służbie zdrowia, zwłaszcza takiej no strategicznej, to nie służy, nie służy, bo zaczyna, zaczynają się ludzie koncentrować na argumentach ad persona, a nie ad remi, Dlatego postanowiłem w ciszy, spokoju robić swoje. Dlatego ten kontakt z Ministerstwem Zdrowia, z panem wiceministrem Kraską, żeby tą sprawę zdala od sporu politycznego, bo zdrowie powinno być taką sprawą wyjętą w ogóle spod sporu politycznego, a żeby tą sprawę sprawy skutecznie załatwić, tak jak sprawy BCK, no Brzeskie Centrum, Brze, Brzeskie Centrum Medyczne, Medycy, BCM. przepraszam BCM, Brzeskie Centrum Medyczne, no musi funkcjonować Powiem wprost: Brzeskie centrum medyczne nie miało szczęścia do osób zarządzających i tego ja nie ukrywam, i, i, i wszyscy, którzy znają temat, wiedzą, o czym ja w tej chwili mówię. Um, ale to nie jest powód, bo, 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 bo to, czy miało szczęście do zarządzających, czy nie, to nie jest powód do tego, żeby Brzeżanie na tym cierpieli, albo żeby mieli dyskomfort, czy przyjmie ich szpital w ich mieście, czy nie. Brzeżanie muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną na najwyższym poziomie w składzie wszystkich oddziałów i, i, i to jest moje zadanie I, i deklaruję również tutaj, że w czasie tej rozmowy, y, która się odbędzie, poruszymy ten temat, bo to bezpieczeństwo zdrowotne Brzeżan jest dla mnie priorytetem absolutnym. Myślę, że doprowadzimy spokojnie, doprowadzimy do szczęśliwego końca, że i SOR w Opolu ocaleje i będzie funkcjonował w, dla bezpieczeństwa mieszkańców Opola i Brzeskie Centrum Medyczne również będzie funkcjonowało w nieokrojonym składzie we wszystkich oddziałach tak, jak to powinno być. Jest pan zadowolony z kampanii PiSu w regionie? Jestem zadowolony z aktywności wszystkich osób z listy, dlatego że to widać, że nawet osoby z odleglejszych miejsc bardzo intensywnie pracują. I to jest dobrze, bo pracują na siebie, pracują też na budowanie swojego nazwiska, na rozpoznawalność, a tym samym pracują na całą listę, krótko mówiąc. I, i mam nadzieję, że to się przełoży. Zresztą, jak się jeździ po ulicach miast i, i wsi,. Małych miejscowości, nawet tych najmniejszych miejscowości województwa opolskiego, to bywa tak, że, że, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno widoczni, i, i myślę, że to zostanie docenione Docenione przez ludzi. Ja wiem, że to też drażni, bo obfitość a, albo nawet. Chyba nad, nigdy w tylu billboardów nie było. Nad, ja nie pamiętam takich billboardów. billboardów potrafi budzić rozdrażnienie. Za to mieszkańców Opolszczyzny, przepraszam, no jeżeli takie mają odczucie. No Tym się rządzi troszeczkę taka nie do końca opisana kampania wyborcza w, w naszym kraju jeszcze. Ją trzeba y, szczegółowo opisać i, i, i chronić też krajobraz, no bo wielu zwraca uwagę na to, że te... Ale ciężko dopilnować tych młodych ludzi, którzy no, biegają ciężko, i lepią, gdzie popadnie. No, no, no to jest ekspresja jednak. Mimo wszystko młodzieńcza ekspresja i, i myślę, że, że w miarę upływu czasu, przybywania doświadczenia również na to będą zwracali uwagę. No teraz tak jest, y, jak jest. No trudno trzeba coś moim zdaniem z tym zrobić a to no, nie tylko, bo, bo, bo tą młodzieńczą ekspresję też można w jakiś sposób ogarnąć. Dobrymi przepisami prawa można to też ogarnąć. W ogóle to trzeba by było przemyśleć wiele aspektów. Kodeks wyborczy do poprawki, to polityków i w kampanii tak wyborczy, tak przede wszystkim tak zwaną, no nie wiem, jak ją już nazywać, tak, no, Cisze ciszę, wyborczą, para ciszę wyborczą, paraciszę wyborczą, czy, czy sprowadzenie tej ciszy wyborczej tylko i wyłącznie do lokali, no bo przecież mamy sferę internetu. No to wszystko jest fikcją. No, 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 cisza wyborcza w momencie funkcjonowania internetu i kupowania tych warzyw, prawda, pietruszki... Na bazarku kluterowym, no, tak. Dokładnie, No to, to przecież jest y, jawna fikcja. Trzeba coś z tym zrobić, trzeba to myślę, pójść albo w jedną, albo w drugą stronę, albo pójść w tym kierunku, że właściwie prowadzimy kampanię wyborczą do samego końca, poza lokalami wyborczymi i tyle, prawda? Y, a nie takie... bo Przymykanie jednego oka na, 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 przez państwo na właśnie takie zachowania powoduje, że wszyscy tracimy szacunek do prawa. To, to czy... trochę jak z tym piwem mocno dokładnie, bezalkoholowym. Dokładnie, dokładnie. Które wątki swojej kampanii uważa pan za najważniejsze? Było ich kilka. Ja mam taki, powiedziałbym, dekalog dla Opolszczyzny. Oczywiście te wszystkie sprawy, które podnosi prawo i sprawiedliwość jako partia są bardzo ważne, no bo to są i obniżenie wieku emerytalnego i, i, i 13-14 emerytura i podwyżka, podwyżka minimalnego wynagrodzenia, natomiast to wszystko jest tak jakby, to są postulaty ogólne, uogólnione, przekazywane w ramach przekazu centralnego. Natomiast ja postanowiłem zaproponować coś mieszkańcom naszego województwa takim absolutnym priorytetem jest kwestia ciepła dla Opola. Taniego ciepła, zrobię to, bo coraz, co, co z każdym dniem, wczoraj odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z jednym z panów, który do mnie dzwonił z propozycją, ażebym podniósł to jeszcze raz gdzieś na konferencji prasowej, bo to jest bardzo ważne, i tak dalej. Szanowny panie, pozdrawiam serdecznie z, z Anteny Radia Opole, podnoszę to właśnie na pana prośbę, ale to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Ja wczoraj zamieniłem kilka zdań z panem mm, prezesem Brzozowskim, który przyjechał tutaj na otwarcie y, 5-6 bloku elektrowni Opole, i rzeczywiście elektrownia Opole jest gotowa i elektrownia Opole wydaje, mi się, że jest gotowa na tyle, ażeby ta rura była położona niezależnie od ochoty czy zainteresowania, bądź braku zainteresowania ECO. I ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo, bo, bo w tej chwili to mamy taką sytuację, że no i chcieliby, ale się boją. Natomiast w momencie, kiedy ta rura już zacznie być projektowana i zaczną się pierwsze prace ziemne przy tej rurze, no to będzie to inny argument biznesowy w rozmowach pomiędzy Elektrownią Opole czy PGE, a ECO, i, i w końcu dojdzie do tego, bo no nie stać nas na to, żeby w mieście funkcjonowały dwa dymiące ogniska, a, a, a z jednego z tych ognisk całe ciepło szło w, w, w kosmos. W kosmos, dokładnie. W związku z tym, to na pewno jest jeden z ważniejszych punktów mojego, mojego programu. Na pewno bardzo ważnym punktem jest to, co doszło, czyli SOR i, i Brzeskie Centrum Medyczne. One muszą trwać, krótko mówiąc. Na pewno bardzo ważną Kwestią jest kwestia no, niepokojąca i męcząca kędzierzynia. No, od, z tego, co pamiętam, od, od zawsze. Tylko, że kiedyś nie było pomiarów tego benzenu i, i, i w ten sposób ludzie, nie wiedząc, byli podtruwani tym benzenem. Od jakiegoś czasu mamy pomiary. No i mamy do czynienia z tymi pikami. Ja tam zaproponowałem konkretne rozwiązania. Nie ble, ble, ble i gadanie, tylko ustawa o ochronie środowiska i o emisji substancji szkodliwych zawiera takie punkty, które nie dotyczą pików benzenu, a cała sprawa polega na pikach benzenu, czyli 2 3 4 dni takiej dawki prawda zamraczającej nawet benzenem mieszkańców Kędzierzyna Koźla, po czym spadek do tej normy takiej 5 mikrogram na metr sześcienny, co jest taką powiedziałbym normą. Rocznie Aczkolwiek to nie jest norma WHO. Jeżeli patrzymy na WHO, to nie ma normy dla benzenu, bo, bo benzen nie jest zdrowy, w związku z tym przy benzenie w statystykach WHO jest okrągłe zero, krótko mówiąc. Tylko u nas no tak bywa. Natomiast z tym trzeba skończyć, bo to prawdopodobnie na, następuje, nie wiem, nie chciałbym nikogo oskarżać, ale prawdopodobnie tak się mówi w Kędzierzynie, że to jest przedmuchiwanie jakichś instalacji, prawda, żeby, go, żeby ją wyczyścić. Można przedmuchać, ale trzeba zainwestować i kupić filtry, bo to, że ktoś musi przedmuchać instalację czy zrobić cokolwiek innego w procesie technologicznym nie oznacza, że Kędzierzynianie mają to wdychać. A jeszcze jak się dowiedziałem, że na osiedlu takim czy innym, prawda, Piast, piast czy, czy hmm, hmm, chyba piasty, funkcjonuje jakieś przedszkole, które jest w bezpośrednim sąsiedztwie tego, tego aparatury pomiarowej, która pokazuje te piki, gdzie stężenie benzonu wynosi 1200-1500 mikrogram na metr sześcienny, no to przecież to jest zbrodnia, no z tym trzeba poradzić, dlatego zaproponowałem te zmiany. Ale to przede wszystkim zmiany w rozporządzeniu ministra środowiska, bo jeżeli to. Czy rozporządzenie... dać inspekcji nowe narzędzia? Dokładnie, to znaczy ja zaproponowałem tak zwane stany alarmowe, nie śro... średnioroczna, ocena, yy, średnioroczna ocena stężenia benzenu, tylko stany alarmowe benzenu, czyli wystarczy, że alarm zostanie przekroczony w jeden, czy w drugi, czy w trzeci dzień i następuje yy, automatyczna reakcja ze strony służb, a w, tak w podtekście z uśmiechem trochę na ustach chciałbym bardzo, żeby przy inspektorem inspektoratu wojewódzkiego ochrony środowiska był mieszkaniec osiedla y, na przykład Pogorzelec. I y, 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 miałby bo wtedy, silną motywację. Silną motywację, wtedy mógłby to stwierdzić każdego ranka przy otwarciu okien w swoim mieszkaniu, także to byłaby do, 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 dodatkowo. Oczywiście pół żartem, pół serio. wiemy o tym, że są konkursy i itd., itd. Natomiast to na pewno, na pewno by zmotywowało do rzeczywiście wzięcia za łeb czy za rogi za rogi tego, tego no wielkiego, potężnego problemu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Słowo były poseł, były europoseł, były wiceminister edukacji, który kandyduje z pozycji szóstej na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do pójścia na wybory. Proszę Państwa, sondaże nie wygrywają wyborów. Bardzo proszę pójdźcie. Wygrywają wyborcy. Pójdźcie szóste, 13 października w niedzielę najbliższą i zagłosujcie. Jak będziecie mieli ochotę, zagłosujcie na mnie. Na pewno będę Was godnie reprezentował. Dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.